Witam Państwa, Magdalena Ziętek-Wielomska w kolejnym odcinku cyklu Odplamianie historii Polski realizowanym przez Warszawską Grupę Narodowej Akademii Informacyjnej. Naszym gościem jest Jan Engelgard, który w ostatnim odcinku mówił o międzynarodowej sytuacji, w której znalazło się powstanie styczniowe. Jesienią 1963 roku właściwie wszyscy byli przekonani, albo większość była przekonana, że jednak powstanie chyli się ku upadkowi. I nagle pojawia się Traugut. Dlaczego właśnie wtedy się pojawił? Kim był? Jak to się stało, że powstanie, można powiedzieć, zaczęło żyć nowym życiem? I to jest jedna z najciekawszych kwestii związanych z powstaniem. Pojawia się nagle człowiek, który, powiedzmy otwarcie, nie jest znany. Jego historia udziału w powstaniu jest krótka. Rozpoczął w maju 1963 roku na Polesiu, gdzie mieszkał. Miał tam mały majątek. Staje na czele oddziału, który stacza 7 potyczek z wojskiem rosyjskim, po czym musi oddział rozwiązać. Przyjeżdża przemycony przez Elizę Orzeszkową, która go dobrze znała, karetą do Warszawy. Pojawia się w lokalach konspiracyjnych, gdzie władze powstańcze, opanowane wówczas przez Czerwonych, stwierdzają, że przydałby się taki człowiek, ale na razie najlepiej jakby pojechał do Paryża z misją dyplomatyczną. Traugut się tego podejmuje, jedzie do Paryża, gdzie spotyka się z kilkoma ważnymi osobistościami życia, samym Napoleonem nie, ale z księciem Plonplonem, był kuzyn Napoleona III, gdzie przekonuje ich do tego, żeby jednak Francja się zaangażowała. Wraca do Warszawy, zdaje raport i nagle okazuje się, że ten rząd narodowy, to był październik 1863, w zasadzie popycha go w kierunku dyktatury, to znaczy, żeby przejął władzę. Dzisiaj historycy to interpretują jednoznacznie. Brak wiary w sukces i nawet radykalne grupy czerwone, które do tej pory były bardzo przywiązane do władzy i walczyły zaciekle z białymi, oddają władzę pełną, dyktatorską w ręce człowieka, o którym niewiele wiedzą. Z punktu widzenia ideowego Traugut jest trudny do określenia. Nie jest w obozie białych. Nie jest traktowany też jako zaciekły konserwatysta, mimo swojego katolicyzmu, ponieważ hasła społeczne głosi raczej, no nazwijmy, bardziej radykalnie. Fakt faktem, że staje na czele rządu, który nie istnieje, ten mit stworzono potem, przestaje funkcjonować jako ciało kolegialne, Traugut staje się jedynym przywódcą powstania i dyktatorem. Zamieszkuje przy ulicy Smolnej 3 w małym pokoiku i stamtąd kieruje przez pół roku powstanie. Jak to było możliwe? Wydaje się, że rację mają ci, którzy twierdzą, że nagle okazało się, że to jest ostatni człowiek, który jeszcze jakąś wiarę ma w sukces powstania. Czy miał? Wiemy, że Traugut był przeciwnikiem wybuchu powstania. Nie chciał się początkowo do niego przyłączyć. Z prostego powodu. Był oficerem armii rosyjskiej. Doszedł do stopnia podpułkownika. Gdybyśmy prześledzili karierę wojskową Trauguta od lat 40. do 62 roku, kiedy idzie na emeryturę, czy na występuje z wojska, to byśmy zauważyli błyskotliwą karierę, która ma takie karty jak tłumienie powstania na Węgrzech 1849, udział w wojnie krymskiej, najpierw na Bałkanach, Mołdawii, a potem na czwartym bastionie, czy czwartym forcie w Sewastopolu, gdzie bardzo szybko dostaje awanse, jest saperem, czyli jest specjalistą od fortyfikacji, od obrony. Dostaje wszystkie najwyższe oznaczenia rosyjskie. Święty Włodzimierz, Święta Anna, Święty Stanisław. To można przeczytać w jego dossier, które jest dostępne w takim wielkim wydawnictwie, które ukazało się w roku 60, Proces Romualda Trauguta. Dokumenty przygotowane przez historyków polskich i radzieckich. Traugut tam jest traktowany oczywiście jako postać postępowa, więc współpraca archiwistów jest znakomita, świetny materiał dla historyków. I tam właśnie są dokumenty wojskowe pokazujące, jak Traugut traktował wojsko bardzo poważnie. Był fachowcem,
Gdyby został w wojsku, być może doszedłby do generała. I nagle on musi podjąć decyzję o przystąpieniu do powstania, wiedząc, z jaką armią ma do czynienia. Owszem, osłabioną wojną krymską, ale jednak potężną. On to potem tłumaczył tak. Nie mogłem być obojętny tam, gdzie inni poświęcali wszystko. Czyli taka postawa moralna, bo był to człowiek, który miał cechy charakteru, które u nas nieczęsto się zdarzają. To znaczy obowiązkowość, punktualność, brak wylewności, brak skłonności do życia towarzyskiego, milczek, czy jednocześnie człowiek, który powiedział tak, to znaczy, że będzie tak. Czyli brak blagierstwa. Być może to zrobiło wrażenie na tych ludziach z rządu narodowego jesienią, że oto jest człowiek, który może jeszcze coś zrobić. Paradoks polega na tym, że on staje na czele powstania, w które nie wierzył, w jego zwycięstwo. Jest pytanie, które zawsze sobie wszyscy zadają. Czy wtedy jesienią, czy na początku 64 roku, on jeszcze w coś wierzy? Nie ma na to odpowiedzi. Część historyków, na przykład Jędrzej Giertych, twierdzi, wiedział, że tak się skończy, poświęcał swoje życie dla uratowania honoru. Dlaczego? Jakiego honoru, można spytać? Otóż Traugut miał jedną cechę, był zaciekłym wrogiem czerwonych, czyli nazwijmy żywiołów rewolucyjnych. W jego listach pojawiają się nawet tak radykalne sformułowania. Ten przeciwnik jest gorszy niż nasi wrogowie, czyli Prusy i Niemcy. Przepraszam, Prusy i Rosji. Jest groźniejszy, jest wrogiem wewnętrznym. A więc rozprawa z frakcją czerwonych, głównie na terenie Warszawy, jest radykalna. Nie chodzi o to, że tam były jakieś zabójstwa, ale odsunął ich całkowicie od wpływu na powstanie. To jest pierwsza cecha. Druga to jest zaprzestanie powstańczego. Jak wiemy, czerwoni stosowali terror, głównie poprzez tak zwanych sztyletników, gdzie wykonywano wyroki na winnych czy niewinnych, no nieważne, tych, których uznano za zdrajców. Za Trauguta już do tego nie dochodzi. Wreszcie to jest próba postawienia na nogi oddziałów wojskowych. Chyba najmniej udana, bo powiedzmy sobie szczerze, to już był schyłek, ale Traugut wlewa jeszcze pewną nadzieję w te oddziały, przynajmniej niektóre, i dlatego powstanie trwa do wiosny 1864, tylko dzięki niemu. Ale mówię jeszcze o tej drugiej stronie medalu. Znaczy, część historyków z kolei jest skłonna twierdzić, że Traugut jednak wierzył. To znaczy wierzył, że przy pomocy interwencji francuskiej, no był w tym Paryżu, pewnie nie zostało to bez echa. I dwa, wzniecenia wojny ludowej, czyli z udziałem chłopów. To była całkowita oczywiście fantasmagoria, ale on wierzył, że uda się przekonać chłopów do tego, że ta władza rządu narodowego, że powstanie ma sens. Ja skłaniam się do tej drugiej tezy, to znaczy, że niemożliwe jest, żeby człowiek funkcjonował bez żadnej nadziei. To znaczy, że poświęcam się, prędzej czy później mnie aresztują, będę skazany, ale uratuję honor tego powstania. Nie, zawsze gdzieś na dnie jest nadzieja, że może jednak sytuacja się zmieni. No my dzisiaj wiemy, że to jest nierealne, ale wtedy ludzie jeszcze o tym nie wiedzieli. Także postać tragiczna, heroiczna w dużym stopniu i postać, która stała się symbolem tego powstania, mimo że był przeciwnikiem jego wybuchu. Wspomniał Pan o terrorze powstańczym. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Czy był on skierowany także w terenie przeciwko ludności polskiej? Wcześniej mówiłem o terrorze, który miał miejsce głównie w Warszawie i był realizowany przez czerwonych i tak zwanych sztyletników. Ten proceder rozpoczął się jeszcze w roku 1861. Między innymi sztyletnicy próbowali zabić Aleksandra Wielopolskiego. Ich działalność w zasadzie w czasie powstania osłabła, bo w Warszawie nie doszło do tych większych wystąpień. Ale pytała Pani o represje czy też terror w terenie. I na ten temat przez długi okres milczano. To znaczy był to temat tabu. Pierwszy, który podjął to, był wspomniany już wcześniej przeze mnie Walery Przyborowski, sam uczestnik powstania, który w tej monumentalnym swoim dziele na temat historii powstania wspomniał, podając konkretne przykłady, działalności Żandarmerii Narodowej. To były specjalne oddziały, które nie brały udziału w walkach, tylko miały zapewniać
posłuszeństwo wobec rządu narodowego, a więc płacenie podatków, karanie tych, którzy nie popierali powstania, czyli tak zwana działalność represyjna w stosunku do tej części społeczeństwa, które nie chciało przyłączyć się do powstania. I Przyborowski był jedyną osobą, która podjęła ten temat. Wśród historyków panowała zmowa milczenia. Nawet Stefan Kieniewicz w swoim słynnym dziele Powstanie 1860, Powstanie styczniowe, i na ten temat niewiele pisze. To by była pewna skaza na takim micie powstania bojowników o wolność, o niezawisłość, że jakiś terror. W związku z tym dopiero w ostatnich latach ośrodek kielecki, czyli Uniwersytet Jana Kochanowskiego, prowadzi na ten temat badania. Mam tu przed sobą książkę, gdzie jest artykuł. To jest praca zbiorowa z 2005 roku, Powstanie styczniowe 1863-64, gdzie mamy kilka artykułów na ten temat na podstawie archiwaliów. Podstawowym tu artykułem, który chciałbym oprzeć się, informując Państwa o tym, to jest artykuł Wacława Nowaka: Terror wobec ludności cywilnej Królestwa Polskiego i ziem zabranych. Ale nie terror rosyjski, tylko terror właśnie tej żandarmerii narodowej. I rozpocząłbym od pewnej informacji. Otóż czerwoni, ale i biali obawiali się, że kiedy powstanie wybuchnie, władze rosyjskie zastosują ten sam manewr, który zastosowały władze austriackie. To znaczy zbuntują chłopów przeciwko szlachcie i dojdzie do rzezi podobnej do tej, która miała miejsce w Galicji, a może nawet straszniejszej, bo przecież Rosja jawiła się jako państwo mniej cywilizowane niż Austria. Jak wiadomo, nigdy do tego nie doszło. Władze rosyjskie nigdy nie zdecydowały się na coś, co można by nazwać podjudzeniem chłopów przeciwko panom, chociaż korzystały skrzętnie z pomocy chłopów, którzy w większości powstania nie poparli, czyli stanowili informatorów, bądź też w inny sposób przeciwstawiali się powstaniu, ale raczej zachowywali się biernie. Ale ta obawa przed tym, że ci chłopi mogą nagle rozpocząć rzeź szlachty, była powszechna. I wtedy na początku powstania dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych Oskar Awejde, no postać taka symboliczna dla obozu czerwonych, wydaje takie zarządzenie, który fragment przeczytam. To był jakby początek tego, co się potem zaczęło dziać. Każda wieś, której mieszkańcy dopuszczą się rzezi lub nie będą przeszkadzać rzezi szlachty, ma być spalona, z ziemią zrównana, zaorana i przez duchowieństwo uroczyście wyklęta. Nie ma tutaj w tej instrukcji mowy o tym, że co się stanie z tymi chłopami. Ale praktyka działalności żandarmerii narodowej wskazuje jedno, że po prostu byliby powieszeni. I tutaj autor tego artykułu próbuje ustalić liczbę osób powieszonych w wyniku działalności żandarmerii narodowej. Dochodzi do liczby 1600 do 2000, z czego 2/3 to są chłopi. Reszta to są albo szlachta, albo Żydzi. Jest spory odsetek kolonistów niemieckich i tutaj dochodzimy do tego, co już mówiliśmy, dlaczego nie było jakby stawki na Prusy, ponieważ koloniści niemieccy powszechnie byli przeciw powstaniu. Powieszono ich około 200. Ale tych 2/3 tych chłopów, którzy zostali powieszeni, wiemy o nich między innymi z wykazów, które były sporządzane przez władze rosyjskie, ponieważ tym rodzinom wypłacano odszkodowanie i rentę. To znaczy jako ofiary władz powstańczych po powstaniu, niejako w dowód oddania dworowi, rodziny uzyskały pomoc finansową. Głównie chodziło o wdowy. Jeżeli wdowa wyszła po raz drugi za mąż, traciła tą rekompensatę czy tą rentę. I tych nazwisk było 862, to znaczy osoby, które otrzymały taką zapomogę, ale wiadomo, że to nie wyczerpuje liczby ofiar, bo część w ogóle nie została objęta, część się nie zgłosiła i w związku z tym dane są zaniżone, a przyjęto liczbę około 2000. Historyk, który pisze na ten temat, czyli Wacław Nowak, jest jednoznacznie przekonany o tym, że duża część tych wyroków była nieuzasadniona, nie było żadnych sądów, decydował dowódca oddziału żandarmerii o tym, kto będzie powieszony i nie było żadnego odwołania. W paru przypadkach w ostatniej chwili uratowano
osoby, które już w zasadzie były prawie na stryczku, czy na gałęzi, na przykład w wyniku interwencji weterana powstania listopadowego, który zapobiegł śmierci swojego sąsiada, szlachcica. I takich przypadków było też sporo. Biała plama nie znaczy, że powstanie nie mogło mieć ochrony i żandarmerii, bo to jest jakby element każdej wojny. Natomiast rzeczywiście te oddziały były poza niestety jakąkolwiek kontrolą i z czasami przekształcały się w typowe oddziały zajmujące się rabunkiem i bandyterką. Traugut chyba tego do końca nie opanował, bo to było gdzieś na prowincji. Łatwiej było zlikwidować tutaj konspirację czerwonych w Warszawie niż w terenie. Ale niewątpliwie już dyrektyw w tym kierunku, takie jak Aveide, który mówił, że nawet wsie, które są świadkami rzezi, nic nie robią, należy całkowicie spalić i wykląć, to tego już nie było. Oczywiście to z czasem słabło, ale to była taka ciemna plama na historii powstania, która, mówię, dopiero teraz ujrzała światło dzienne, ale tylko w pracach naukowych, bo w powszechnej świadomości dalej ta sprawa nie istnieje. Jak wyglądały ostatnie tygodnie powstania? Jak doszło do aresztowania Traugutta i czy były szanse na jego uratowanie jako zasłużonego obywatela cesarstwa? Koniec Romualda Traugutta był typowy dla każdego konspiratora. To znaczy prędzej czy później wiadomo było, że wpadnie. Mówiłem wcześniej, że mieszkał przy ulicy Smolnej 3 u takiej byłej aktorki wileńskiej Helenie Kirkor z Majewskich. Ona doskonale wiedziała, kogo przechowuje. Oficjalnie Traugutt ukrywał się pod nazwiskiem Michał Czarnecki, kupiec z Galicji. Wpadł przez przypadek. Najpierw żandarmi zatrzymali na ulicy w Warszawie po zmroku, kiedy nie można było już chodzić, a jeżeli tak, to z latarnią, niejakiego Łyszkiewicza, który był młodym konspiratorem, i znaleziono u niego meldunek o dostawie broni do jednego z oddziałów leśnych. Mimo że meldunek był już nieaktualny, był sprzed kilku miesięcy, to ten człowiek nieopatrznie to nosił dalej przy sobie. No więc wzięty w obroty śledztwa, zaczął sypać kolejnych ludzi, których znał w konspiracji, a tak doszli żandarmi czy policja do Artura Goldmana, członka konspiracji, który znał Traugutta. I tenże Goldman naprowadził żandarmerię na miejsce pobytu Traugutta. Był to kwiecień 1864 roku. W nocy z 9 na 10 żandarmi przyszli do mieszkania Kirkorowej i aresztowali Mariana Dubieckiego, który mieszkał w sąsiednim pokoju. Był sekretarzem do spraw Rusi, ale nieformalnie był prawą ręką Traugutta. Traugutt to widział. Mimo to żandarmi nie weszli do jego pokoju. Przyszli 24 godziny potem. Pytanie, które się pojawia, dlaczego? Czy było to przeoczenie, czy też świadomy zabieg na zasadzie możesz uciec? Tego nigdy się nie dowiemy. Traugutt oczywiście nie opuszcza tego lokalu konspiracyjnego, wiedząc, że w ciągu najbliższych dni, może następnej nocy, żandarmi przyjdą. W związku z tym, kiedy żandarmi się pojawiają, on jest przygotowany na to, jest już w zasadzie gotowy, mówi to już. Oczywiście najpierw jest odwieziony na Pawiak, a z Pawiaka na Cytadelę do 10 pawilonu, gdzie spędza ostatnie miesiące czy tygodnie swojego życia. Cela jego jest dzisiaj jednym z najważniejszych miejsc w Muzeum 10 pawilonu. Pytanie, które się pojawia właśnie, które pani zadała, czy była możliwość uratowania Traugutta? Z punktu widzenia prawa oczywiście nie. Był na czele buntu. Buntu groźnego dla władzy. Wypowiedział posłuszeństwo przysiędze. Był byłym wojskowym, więc to jakby dodatkowo go mogło obciążać. Ale jest taka teoria, że część rosyjskich śledczych może nie tyle, że chciała go ocalić, bo wiadomo, że będzie to bardzo trudne. Teoretycznie car mógł go tylko ułaskawić, ale wyrok śmierci musiał zapaść. Ale że starali się ci byli koledzy z wojska, którzy notabene jego rozszyfrowali, bo Traugutt początkowo zaprzeczał, że jest Romualdem Traugutem, tylko Michałem Czarneckim. Mimo konfrontacji z byłymi współpracownikami, którzy mówili, że pan jesteś Romuald Traugutt, Traugutt trwał przy swoim, aż rozpoznał go kolega z wojska rosyjskiego i wtedy Traugutt złożył takie oficjalne oświadczenie, dlaczego przystąpił do powstania
i przestał być potem już indagowany na okoliczność inną, jakby zostawiono go w spokoju. I tutaj pojawia się ta teza, że część śledczych czy część wojskowych chciała, żeby nie był powieszony, tylko rozstrzelany jako śmierć bardziej honorowa, zasłużony dla Rosji w wojnach, odznaczony wszystkimi orderami. Jak wiemy, do tego nie doszło. 5 sierpnia 1964 roku został powieszony wraz z 4 innymi członkami fikcyjnego rządu narodowego na stokach Cytadeli, a właściwie poza Cytadelą, bliżej dzisiejszej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. I tak skończył się żywot Traugutta, który jakby sam przewidział i wiedział, że tak się skończy. Ale to życie Traugutta już w legendzie zostało. Oczywiście w okresie najbliższych kilkudziesięciu lat o tym nie było mowy, natomiast od początku wieku ten kult zaczął pączkować i doszedł do apogeum w przededniu I wojny światowej, w czasie I wojny światowej i w II Rzeczypospolitej. I tutaj ciekawa rzecz, że Traugutt jest jedyną postacią w historii, która jest powszechnie akceptowana we wszystkich obozach politycznych, a więc obóz piłsudczykowski, co jest naturalne, ale Jendecja, która stwierdziła, że to jest prekursor obozu narodowego, no bo ortodoksyjny katolik i mówił o idei narodowości. W tym oświadczeniu złożonym przed śledczymi powiedział, że idea narodowości zwycięża i Mendecy też uznali, mimo że nie akceptowali jakby założeń politycznych powstania, czyli nawet samego przedsięwzięcia, to uznali, że Traugutt jest takim prekursorem, ale i lewica, i to lewica komunistyczna, Traugutta wzięła na swoje sztandary. Jedna z dywizji pierwszej Armii Wojska Polskiego była dywizja imienia Romualda Traugutta. Traugutt w PRL-u był oficjalnie uznany jako bohater narodowy. Był na banknotach, na monetach, miał nazwy ulic, miał wreszcie książki, które na jego temat wydawano. Pomijano oczywiście to, że był ortodoksyjnie religijny, no ale generalnie był zaliczany do tego panteonu. Z tego punktu widzenia Traugutt jest, można powiedzieć, zwycięzcą, bo po śmierci okazał się kimś symbolicznym. Po części tak jest, natomiast zawsze się pojawia pytanie, jaki to miało sens. Jedynym historykiem, który skrytykował Traugutta za te ostatnie miesiące jego władzy jako dyktatora, jest Walery Przyborowski, którym już kilkakrotnie mówiłem, ale uważam, że to był jedyny historyk, który nie bał się podejmować tematów, które inni uważali za niegodne poruszenia albo że nie należy o tym mówić. A miał do tego mandat, bo był uczestnikiem powstania. Zebrał gigantyczne archiwum prywatne od ludzi, którzy żyli jeszcze, znali, pamiętali powstanie, mieli dokumenty, listy. I on napisał tak, Przyborowski. Człowiek godny szacunku. Jego otoczenie też. Natomiast ludzie oderwani od rzeczywistości. Cała działalność Traugutta, ta epistolarna, czyli instrukcje, listy i tak dalej, nie miała żadnego znaczenia, bo już nie było tej konspiracji. Czyli, że te listy były tylko listami, nie nabierały, czy jego instrukcje, czy rozkazy nie były wykonywane, bo nie miał ich kto wykonywać. Na tym polegał tragizm tej postaci, której wydawało się, że pociąga za sznurki, a już nie było kogoś, kto by za te sznurki mógł być pociągnięty. Być może ma rację Przyborowski, może nawet na pewno, ale jego opinia jest osamotniona. To znaczy większość historyków, publicystów woli ten obraz symbolicznej postaci, bez skazy, która poświęciła się dla Polski. I pewnie ta legenda, moim zdaniem akurat nieszkodliwa, przetrwa. I Przyborowski, który moim zdaniem miał rację, pozostanie jeszcze długo osamotniony w swoich sądach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za rozmowę. W następnym odcinku powiemy o sytuacji i represjach popowstaniowych. A Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądnięcia kolejnego odcinka. Dziękuję bardzo.